mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże wszystkim, którzy odwiedzają mój kanał, tym, którzy być może po raz pierwszy oglądają coś, co tutaj zamieszczam. Mówi Jan Franczak w programie Mówiąc Krótko i to odcinek z serii, w której otwieram przesyłki z książkami. Przesyłka jeszcze nie rozpakowana, przesyłka z wydawnictwa w drodze i może tutaj nie będzie... Nie będą potrzebne nożyczki, zaraz zobaczymy. Może się to da łatwo otworzyć. No, nie tak łatwo, choć z pozoru powinno to być łatwe. Ale chyba zaklejono tutaj to miejsce, gdzie... O, moment. I proszę Państwa, dwie książki z wydawnictwa w drodze. Zacznę od pierwszej, malutkiej książeczki i jest to książeczka z serii Pszenica i Konkol. Tym razem jest to Świecki lider w kościele autorstwa Aleksandra Bańki. Książeczka z serii, już trzecia książeczka, którą mam z tej serii, dwie poprzednie to Biblia po katolicku Sławomira Zatwardnickiego oraz Objawienia prywatne ojca Wita Chlądowskiego. Trzy książeczki, mówię książeczki w zdrobnieniu, bo są to faktycznie książeczki, małe, niewielkie i z założenia mają to być książki dla tych, którzy są zabiegani, zapracowani, nie mają może czasu, żeby przestudiować większą książkę albo zabrałoby im to zbyt dużo czasu. I to, co jest cenne w tej serii, że jeśli kogoś zainteresuje dany temat, na przykład objawienia prywatne, to na końcu jest też bibliografia i jeśli kogoś to interesuje, nie wiem, czy to będzie widać, to może po prostu sięgnąć po te pozycje albo niektóre z nich, żeby zgłębić temat. A więc objawienia prywatne, Biblia po katolicku i teraz świecki lider w kościele. Myślę, że jest to bardzo cenna seria, bardzo cenna inicjatywa, bo podejrzewam, że mogą być też kontrowersje wokół niektórych z tych publikacji. Bardzo cenna inicjatywa wydawnictwa w drodze dla tych, którzy są zapracowani, zajęci, a jednak chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat nauki Kościoła, na temat Kościoła katolickiego, różnych interesujących spraw. Z kolejnych publikacji, których należy się, jak rozumiem, spodziewać, tutaj trzeba by było wymienić na przykład Apologię księdza Przemysława Artemiuka, Nową duchowość Roberta Ptaszka i Magię Radosława Brońka, a więc seria Pszenica i Konkol. I teraz kolejna publikacja, większa. Dlatego jesteśmy katolikami. Trenta Horna. Nie wiem, czy to będzie widać, bo widzę, że się światło odbija. Trent Horn, dlatego jesteśmy katolikami. I z tego, co pamiętam, jest to autor znany w środowisku katolików amerykańskich, który nawrócił się na katolicyzm, a tak, po pochodzenia żydowskiego, urodził się w żydowskiej rodzinie. Odkąd został katolikiem, poświęcił się wyjaśnianiu powodów swojej wiary. Jego pierwszymi słuchaczami, zarazem oponentami, byli przyjaciele i rodzina. Niektórzy nie wierzyli w Boga, ani nawet w istnienie prawdy. Innym religia nie była potrzebna do szczęścia, albo po prostu jej nie rozumieli. I pełny tytuł
To jest, dlatego jesteśmy katolikami, pod tytuł Uzasadnienie wiary, nadziei i miłości. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa publikacja, przynajmniej początek, który miałem okazję przeczytać, czy fragment tej książki, który miałem okazję przeczytać w internecie, zapowiadał się interesująco i mam nadzieję, że będę mógł tę książkę Państwu zrecenzować, powiedzieć o niej coś więcej. Generalnie w wydawnictwie W Drodze ukazało się parę cennych publikacji w ostatnim czasie. Tutaj wspomnę raz jeszcze książkę, którą już rekomendowałem, Katolicki dżentelmen Sama Guzmana. Bardzo polecam tę publikację przy okazji. Przygotowałem się, bo wiedziałem, co dostanę w tej przesyłce. I moim zdaniem Katolicki dżentelmen jest dużo, dużo lepszą literaturą, stylistycznie jest dużo lepszy niż książka Johna Eldridge'a wydana przez to samo wydawnictwo u nas w Polsce, czyli wydawnictwo W Drodze. Poza tym jest to katolicki punkt widzenia, nie książka napisana przez protestanta. Nie chcę tutaj powiedzieć, że wszystko, co napisali protestanci, jest czy niewartościowe, czy niedobre, bo popularność C.S. Lewisa świadczy o tym, że także my, katolicy, możemy się czegoś nauczyć od protestantów również. Aczkolwiek zawsze trzeba brać poprawkę na to, że dostęp do pełni objawionej prawdy niejako mamy my, katolicy. Przynajmniej ten depozyt wiary, to, czego naucza Kościół katolicki, to jest to, czego nauczali apostołowie i jest tutaj kontynuacja. Być może wyjaśniam to w trochę taki uproszczony sposób, może coś troszeczkę mącę, ale tak to z mojego punktu widzenia wygląda. A więc jeszcze przy okazji po raz kolejny polecam Katolickiego dżentelmena Sama Guzmana. Ogromnie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie był to czas stracony. Jeśli Państwo uważają, że nie był, proszę o polubienie pod spodem. Jeśli generalnie podoba się Państwu to, co robię, proszę o subskrypcję, a także o udostępnianie linków na innych stronach, na innych portalach społecznościowych. W ten sposób umożliwią Państwo docieranie poszczególnych odcinków do większej grupy widzów i tym samym rozwój tego kanału. Gdyby natomiast ktoś chciał wesprzeć to, co tutaj robię, czyli promocję dobrej książki katolickiej, a także takiej książki, w której można znaleźć prawdę, piękno, dobro, to może to zrobić nie wprost, dokonując zakupu w sklepiku internetowym mojej żony. Na moim blogu autorskim, do którego link podaję pod spodem, w zakładce po prawej stronie należy odszukać wśród polecanych stron link zatytułowany Forever i po kliknięciu wchodzi się do sklepiku mojej żony, można się tam dowiedzieć, jakie to produkty, można się skontaktować z moją żoną i zasięgnąć informacji, dlaczego te produkty warto kupować, co jest w nich takiego dobrego. I w ten sposób Państwo będą mieli korzyść, bo kupią coś dobrego, ja będę miał korzyść, bo będzie więcej funduszy, żeby na przykład technicznie ulepszyć te programy albo stworzyć stałe miejsce, w którym będę mógł je nagrywać bez rozkładania sprzętu, bez ustawiania po raz kolejny mikrofonu itd., itd. I przypominam jednocześnie, że na portalu pch24.pl lub na kanale pch24tv na YouTube można oglądać mój program BookTube, także program o książkach. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Z Panem Bogiem!